Cześć, witam na kanale Szczytomaniak po dwutygodniowej przerwie w kolejnym odcinku największych górskich tragedii. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam przybliżyć jedną z największych lawinowych tragedii, jaka miała miejsce w Tatrach Polskich. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund schronisko w Dolinie Goryczkowej przestało istnieć, pogrzebane pod tonami śniegu. W szybką akcję ratunkową zaangażowała się cała społeczność. W pewnym momencie lawinisko przeszukiwało aż 800 osób. Zapraszam do poznania szczegółów tej przejmującej historii. Schronisko, które stanowi temat dzisiejszej opowieści, położone było w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Goryczkowej, znajdującej się pomiędzy popularną Doliną Kondratową, którą biegnie szlak na Giewont, a Kasprową Doliną. Drewniany budynek postawił Jan Polak, z Murza Sichla w 1936 roku. Przeczuwał, że okoliczne zbocza mogą w przyszłości stać się popularnymi trasami dla narciarzy. Był on właścicielem także schroniska na Hali Kondratowej. Stosunkowo niewielkie schronisko stało się częstym przystankiem dla turystów, zjeżdżających głównie z Kasprowego Wierchu. 3 lata po otwarciu budynku wybuchła wojna. Niestety mało jest informacji, jaką rolę w tym okresie spełniał drewniany budynek w Dolinie Goryczkowej, jednak wiadomo, że gościł niemiecką młodzież z Hitlerjugend, która w tych surowych spartańskich warunkach przygotowywała się do trudnych warunków na froncie. W pobliżu budynku znajdowało się drugie, mniejsze, również prywatne schronisko, które z drewnianej szopy gazdy króla zostało przebudowane na schronisko. Po zakończeniu II wojny światowej małżeństwo Marcinowskich, Zofia i Władysław, odkupiło od Jana Polaka schronisko w Goryczkowej Dolinie. Ich działalność na rzecz turystów była bardzo chwalona przez wszystkich gości, a najbardziej przez narciarzy. 2 marca 1956 roku w schronisku znajdował się gospodarz Władysław Gąsienica-Marcinowski oraz 3 żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza, który w rejon Goryczkowych Czubów wybrali się na rutynowy patrol. Tadeusz Rutkowski, Józef Tomiński oraz Eugeniusz Żerański. Gospodarz oczekiwał na powrót żony, która zjechała do Zakopanego na zakupy, a także po to, aby odstawić przeziębioną 2-letnią córkę Marię, by ta nie spędzała mroźnej nocy w schronisku. Był już wieczór, kiedy Zofia podchodziła do schroniska. Po drodze spotkała znajomego, pracownika obsługi kolejki na Kasprowy Wierch, który zaproponował kobiecie, że dla bezpieczeństwa, aby ta sama nie musiała się tułać zimą po lesie, podwiezie ją wagonikiem w górę do myślenickich turni. Gdyż niestety ostatnie wagoniki na Kasprowy o tej porze już nie kursowały. Zofia przystała na propozycję. Niektórzy przypuszczają, że gdyby nie ta decyzja, kobieta mogłaby nie zdążyć dotrzeć do budynku przed zejściem lawiny. Być może, gdyby szła pieszo, lawina zeszłaby przed jej nadejściem i kobieta przeżyłaby tę noc. W schronisku znajdowało się więc 5 osób, gdy z masywu Goryczkowej Czuby nadciągnęła olbrzymia lawina. Jak mówią niektórzy, nigdy później czoło lawiny nie spadło tak nisko jak w nocy z 2 na 3 marca 1956 roku. Zarówno schronisko króla, jak i Polaka zostało całkowicie zniszczone. Placówka WOP, zaniepokojona nieobecnością żołnierzy, jako pierwsza o możliwym wypadku poinformowała oddział GOPR-u. 3 marca 1956 roku o godzinie 4:30 komendant Wojsk Ochrony Pogranicza powiadomił telefonicznie ratowników grupy tatrzańskiej GOPR, jak wówczas nazywał się TOPR, że z Kondratowego Wierchu żlebem zeszła potężnych rozmiarów lawina, której czoło dotarło aż do Niżniej Goryczkowej Równi. Do pomocy ratownikom zgłosiło się mnóstwo mieszkańców Zakopanego, pracowników kolejki na Kasprowy oraz parku TPN. Dzięki tak licznej grupie, już o godzinie 6:30 pod zwałami cegieł z rozburzonego pieca w kuchni schroniska, ratownicy natrafili na niedającą oznak życia Zofię Marcinowską. Kobieta tuż przed śmiercią, niczego się nie spodziewając, obierała ziemniaki, gdyż w jej dłoni znaleziono zaciśnięty niewielki nóż. Zofia miała na ręku zegarek, który wskazywał godzinę 19:30. Jeśli ten czas wskazywał na zejście lawiny, to zapewne droga z Kuźnic na piechotę uratowałaby jej życie. 2 godziny później ratownicy natknęli się na zwłoki jej męża, przygniecionego drewnianymi belkami stropu, a jako ostatni znalezieni zostali żołnierze WOP, których ciała leżały pod 4-metrową warstwą śniegu. W akcji ratunkowej brało udział aż około 800 osób.
Po latach córka Maria wspomina, że babcia pamiętała sugestie swojego syna Władysława, który ostrzegał przed tak dużym wyrębem lasu na zboczu, gdyż przy niekorzystnych warunkach tą drogą może zsunąć się lawina. I niestety miał on rację. Schronisko króla, gdy przykryły je masywy śniegu, szczęśliwie było puste. Feralnych schronisk nigdy później nie odbudowano. Przyczyną samoistnego ruszenia lawiny były intensywne opady i silny południowo-zachodni wiatr, który nawiał masy śniegu do żlebu. Ocieplenie zdestabilizowało pokrywę śnieżną i ruszyła ona, niszcząc po drodze spory fragment lasu. Śladem, jaki został po tych tragicznych wydarzeniach, jest nazwa żlebu, którym spadła lawina. Od dnia 3 marca 1956 roku, znanego jako Żleb Marcinowskich. 3 marca 1956 roku zginęli Władysław Gąsienica-Marcinowski, Zofia Gąsienica-Marcinowska, Tadeusz Rutkowski, Józef Tomiński i Eugeniusz Żerański. Stanisław Gąsienica-Byrcyn tak poetycko uwiecznił śmierć ludzi w schronisku w Goryczkowej. Zapraszam do przeczytania fragmentu jego wiersza. Lawina wiecór z turni runyna, z posumem wiatru i groźnych chmur, a przed nią z gwizdem sunyna płania powietrza i śniegu mur. I śmierć wśród trzasku łomanych smreków gasiła ludzkie zywoty na Goryckowej wśród nocy cienia i zimnej śnieznej psoty. Tu już koniec tej smutnej historii, która wydaje mi się, że jest troszkę zapomniana i mało znana. Często piszecie, że chcecie, żeby te materiały były dłuższe, ale czasami wydaje mi się, że warto poruszyć też takie historie, gdzie bohaterowie nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale warto o nich pamiętać, warto o nich wspominać i takie materiały z bardziej znanymi osobami warto przeplatać takimi historiami, gdzie zginęli zwykli, prości ludzie w strasznej tragedii. Wszystkie źródła, z których korzystałem, oczywiście znajdziecie w opisie. Jest też tam link do materiału, który zrealizował TPN. Dość niedawno, kilka lat temu, zrealizował film taki dokumentalny, w którym została opowiedziana ta historia. Występuje w niej Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, a także Maria, córka właścicieli schroniska w Dolinie Goryczkowej, więc myślę, że warto ten materiał obejrzeć. Nie trwa on długo, dosłownie kilka minut. To już koniec na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. My widzimy się na szlaku i w przyszłym tygodniu. A jeśli teraz też śledzicie te wszystkie Hot 16 Challenge, których jest dość dużo, to zachęcam Was do zerknięcia na Hot 16 Challenge, który nagrał mój uczeń z basenu, bo jak pewnie większość z Was wie, jestem instruktorem i myślę, że Wam się spodoba, bo naprawdę szacunek dla chłopaka. Bardzo fajnie nagrał, a my widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!